Ankiet wychł. No nie wiem. No wyszedł. Po angielsku wyszedł. Jo, Zbyszek pewnie do łazienki wyszedł. Nie wytrzymał. Nie wytrzymał napięcia. Ale przed chwilą było. Ale wiesz, Janek, to już pewny ten już jest ekspres eksploatacyjny, tak. I zawory trochę już tak nie trzymają. No znaczy on się akurat na tym zna. No. To wyreguluje, nie przejmuj. Ale no. Widzisz. Ale wejdzie, Janek, rzadko wejdzie, kiedy, wejdzie na kanał, to jeszcze nie te etapy, że sobie masz, to wiesz, serce to jeszcze ci wszczepią czy coś, a tutaj nie ma części zamiennych. Jeszcze w te temat. No tak. Ale już tam blisko jest. Ja to nie wiem, kurde, jak to było, ja nie przypadam za piwem. Nie lubisz? Ja to lubię konkretnie, w związku z tym ciekawe, jak to będzie później. Natomiast słyszałem, ale słuchajcie, to co jest niby szkodliwe, to pomaga, tak? Bo przeczytałem, kawy nie można pić, im więcej kawy, ale kawa podobno jest teraz mniej szkodliwa od herbaty. Dobre? Nie. Jeszcze chwilę. Andrzej, jeszcze chwilę, bo jest wyłączenie jawności. Dobrze, ja pójdę. To poleć tam na górę sobie i... Bo Parkinsona się... Bo Parkinsona się nie ma od kawy. Tego? Parkinsona. Oj, nie wiem. Tak, że się trzeba. Tak, a to nie jest kawa. Ale Piotrze, kawa wypukuje magnes, czyli jedno dobre, drugie źle. Nie tu. Ale to ja sobie wiesz, kiedy sobie wypukuje? Jak masz w czystej postaci, mleka dodawaj. Idzie w reakcję i nie wypukuje. Tak. Z mlekiem nie? Z mlekiem nie wypukuje. Ja z mlekiem piję. Z mlekiem matki. Nie wypukuje. Pysz się. Natomiast słuchajcie, trzeba filtrować, bo jak ja sobie strzelę takie trzy sypane, wcale nie ten, to zaczyna mi tu wątroba, trzeba przez filtrować od razu taki kwasica, taka jakieś tak niedobrze. Ale Piotrek, ja piłam 5-6 kaw. Słuchaj, od momentu, kiedy babcia moja nie żyje, 10 lat, jedną kawę piję rano i się świetnie. To jest tak jak... Trzeba się przyzwyczaić. To jak alkoholik. Tak, ja to samo. To jak ja jestem trzepnięty, do budki, tak ale samo słuchajcie. I do kawy się przyzwyczaisz, do fajek, do przesadek. Ja nie piję. Ty nie pijesz, Jasieńka. A patrz, umiesz chłopaki, żaden nie pije kawy. Rozpuszczalną piję to. Rozpuszczalną to, ale piję, ale... Ale wiesz, ja lubię, to jest takie walory... Nieraz jak mam szatana takiego zrobię, jak wypiję, to właśnie wam w głowie uwielbiam, ale nie mogę pić, o taka. Od razu się robię. Która? Po kawie. Ja pamiętam pierwsza kawa lekka. Zasnąć nie mogłem. Trzepotanie. A później jak już się tak... W wojsku dwie wypiłem, czy trzy poszliśmy do kantyny, kurde, to do rana tylko się, kurde, przekręcałem. Nie zasnąłem. Coś ty. Tak. A ja mogłam o 11 jeszcze kiedyś, jak piłam. O 11 i już więcej od tego czasu wypić nie piłem. 10 po 11 już spałam jak suseł. Poszliśmy, kurde, do kantyny. O, Kaśka, za 23 zeta jest podwójna. Wczoraj w Oszonie nabyłem 20-dekowa. Intenso. Nescafe. A to promocja jest. Sensacjon. Tak, za 23 zł dwupak. Po 20 deko. Wiesz, w Oszonie. Rozpuszczalna? Tak. No. Jest ta taka kobieca, te sensacjonalne. Wszędzie same promocje. Ale jest ta w puszce. Puszka jest. Aha. I 20-dekowa za 23 zeta obie. No. U mnie to tam te przyszła, jedna ta przyszła synowa to pije rozpuszczalna, a ta druga w ogóle nie pije. Ani herbaty, ani kawy. Mówię, to co ty pijesz? No, jak przyjdzie do domu, to zacznie pić. A, ja to ją stawię. Ja to mam, wiecie, harem. Mój młody już się wziął, kurde, łazi, nic nie mówi. Do ile to ten młody ma lat? 14 do dziewczyny? A teraz słuchajcie, są takie czasy, ja to nie wiem, teraz mają dużo lepiej. To dziewuchy podrywają chłopaków. A ja? No tak, teraz tak to już jest na głowie postawione. Organizują tematy, wszystko, nawet nie muszą się martwić. Idziemy czy nie idziemy? Co za czas? Dziewczyny przyjeżdżają do chłopaków. To... Tak. Kiedyś to trzeba. Nie, bo i to zrobił za. Ale wiecie co? Żeby ale to już wszyscy wiadomo.